Czy uwierzysz, że na naszej planecie są ludzie, którzy żyją prymitywnym życiem? Zamiast elektryczności i gazu używają ognia, a ich odzież składa się z zwierzęcych skór lub opasek z liści. Niektórzy z tych ludzi mieli już kontakt z zewnętrznym światem, ale zdecydowali się nie stracić swojej wyjątkowości, podczas gdy inni są gotowi zabić każdego, kto wkroczy na ich terytorium. W tym filmie poznasz ludy świata, które wciąż żyją według starożytnych zwyczajów swoich przodków i odrzucają cywilizację. Będzie tu sporo szokujących scen i informacji, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, żeby zasięgi filmu przez to nie spadły. Napisz także komentarz „plemię”, a przypnę tobie serduszko. Oglądaj do końca, ponieważ tam zawsze najciekawsze rzeczy. Lud Batak uważany jest za rdzennych mieszkańców wyspy Sumatra w Indonezji. Ich główne osady znajdują się w wiosce Baragi i okolicach jeziora Toba. Zaskakująco, przodkowie Bak pochodzili z plemion północnego Mianmaru. Innymi słowy, ich korzenie sięgają Himalajów. Podział tego ludu nastąpił dawno temu, w epoce Neolitu. Od tamtej pory Bakowie mieszkają na wyspie Sumatra. Lud ten wyróżnia się swoją niezwykłą wyjątkowością do dziś. Nadal zajmują się polowaniem, uprawą roli, zbieractwem i hodowlą zwierząt. Ponadto kontynuują praktykowanie obrzędów swoich przodków. Bakowie przywiązują największą wagę do wiary w życie pozagrobowe i swoje połączenie z przodkami. Dlatego ceremonie pogrzebowe zmarłych odbywają się z udziałem wielu rytuałów, tańców i pieśni. Obecnie Toba Batakowie uważają się za ludzi pokojowych i przyjaznych. Są otwarci na kontakty i nie są dzikusami. Budują charakterystyczne budynki, potrafią czytać i pisać w swoim języku, a także wytwarzać biżuterię, tkaniny i ceramikę. Jednak nie zawsze było tak dobrze. Bakowie dzielą się na cztery różne grupy społeczne. Do początku XX wieku wszyscy Bakowie okazywali agresję wobec obcych i innych plemion. Ponadto w ich społeczeństwie praktykowano patriarchalne niewolnictwo. Ale to nie koniec złych wiadomości. Przez długi czas Batakowie byli kanibalami. W ich rozumieniu osoba popełniająca przestępstwo została zrównana z poziomem zwierzęcia, a Bakowie jedzą zwierzęta, więc traktowali ludzi tak samo. Najpierw przestępca był publicznie egzekwowany, a następnie odprawiano rytuał, a jego ciało było spożywane. Brzmi to okropnie okrutnie, ale Bakowie zapewniają teraz, że od dawna porzucili kanibalizm. Dla niektórych plemion, które przez całą swoją historię żyły w izolacji od świata zewnętrznego, spotkanie z cywilizacją wydaje się nadprzyrodzone. Tak było w przypadku niektórych aborygenów z Melanezji. Szok i zdumienie z powodu nowinek i przedmiotów ze zorganizowanych społeczeństw tak bardzo wpłynęły na te plemiona, że stworzyły one całe religijne ruchy znane jako kulty ładunku. Historia tego ruchu rozpoczęła się podczas II wojny światowej, gdy tymczasowe bazy wojskowe USA zostały utworzone w Melanezji. Okazjonalnie ładunki zrzucane z samolotów lądowały w osadach plemiennych. Wyobraź sobie zaskoczenie tych ludzi, gdy zaczęły pojawiać się w niebie latające metalowe obiekty, z których spadały cenne przedmioty, odzież, noże, żywność i wiele innych. Naturalnie aborygeni uwierzyli, że samoloty to bóstwa wysyłające im cenne dary. Następnie mieszkańcy plemienni zauważyli, że takie dary regularnie dostarczane były do obszarów wojskowych. Aborygeni uznali Amerykanów za osoby związane ze duchami i zaczęli naśladować ich działania. W osadach pojawiły się repliki wież obserwacyjnych, a także konstrukcje ze słomy imitujące samoloty. Najbardziej zadziwiające było, że zaczęli malować USA na swoich piersiach, prawdopodobnie uważając to za jakieś specjalne tatuaże, które pomagały w kontakcie ze światem duchów. Kiedy wojna się skończyła, a tymczasowe bazy zostały zamknięte, prezenty dla aborygenów się skończyły. Niestety, niezależnie od prób, jakie podejmowali, spadochrony z ładunkiem już nigdy więcej nie pojawiły się. Oczywiście aborygeni byli bardzo zaniepokojeni, ale nie przestawali próbować łączyć się ze światem duchów, naśladując amerykańskie wojsko. W końcu oskarżyli żołnierzy o kradzież tych bóstw. Dziś termin kult ładunku nadal jest używany w języku potocznym, oznaczając ślepe naśladowanie czyichś działań bez głębokiego zrozumienia procesu.
Plemię Asmat zamieszkuje południowo-zachodnie wybrzeże Nowej Gwinei, zajmując obszar o powierzchni około 19 km kwadratowych. Ich populacja liczy około 70 tysięcy osób. Lud ten jest znany ze swojej nietypowej kultury i obyczajów. Asmatowie wierzą w moc drzew, którą mogą przekazać ludziom. Z tego powodu większość Asmatów zajmuje się rzeźbieniem w drewnie. Tworzą drewniane rzeźby swoich przodków, budują duchowe łodzie i palą mumie swych przywódców na drewnianych węglach. Według legendy Asmatowie zostali stworzeni przez jednego z pierwszych ludzi na Ziemi, którego imię brzmiało Fitz. Pewnego dnia wyrzeźbił on z drewna figury mężczyzn i kobiet oraz wykonał bęben. Kiedy zaczął grać na bębnie i śpiewać pieśni, drewniane rzeźby nagle ożyły i zaczęły tańczyć. Ci ludzie stali się pierwszymi przedstawicielami plemienia Asmat. Asmatowie utożsamiają ludzi z drzewami. W ich opinii nogi to korzenie, tułów to pień, a głowa to korona. Podobnie jak drzewo, człowiek może żyć bardzo długo i być silny, ale złe duchy mogą to utrudnić. Asmatowie wierzą, że jeśli osoba umrze nie zaraz po narodzeniu lub nie z powodu starości, to winne są złe duchy. Aby zapobiec takim zdarzeniom, które uniemożliwiają papuasom długie życie, rzeźbią figury zmarłych z drewna mangrowego, tiaku i drzewa eseo. Gdy drewniana figura zmarłego jest gotowa, wszyscy mieszkańcy wioski przeprowadzają rytuał. Uderzają w bęben i zaczynają tańczyć, wysyłając duszę zmarłego w zaświaty. Po tym rytuale Asmatowie zabierają rzeźbę głęboko do lasu, tną ją siekierą i przykrywają liśćmi palmowymi. Co ciekawe, do końca XX wieku Asmatowie praktykowali kanibalizm, jednak był to również element rytuału papuaskiego. Asmatowie uważali, że każda śmierć ich krewnych wymaga zemsty, dlatego zabijali ludzi z innych plemion, a następnie ich zjadali. Ponadto używali głów zabitych do inicjacji chłopców w męskość. Obecnie Asmatowie przeanalizowali te rytuały i uznali je za bardzo okrutne, dlatego zaprzestali morderstw i kanibalizmu. Alai Kazachowie to niewielka grupa etniczna, która zachowała tradycję swoich przodków polowania z orłami królewskimi. Ci ludzie mieszkają w rejonie Koszagar w Republice Ałtaju w Rosji, a ich populacja liczy nieco ponad 10 tysięcy osób. Wśród wszystkich Alai Kazachów nie więcej niż 100 osób nadal praktykuje sztukę polowania swoich przodków przy wsparciu orłów królewskich. Zadanie takich myśliwych nie jest łatwe, ponieważ przed wysłaniem ptaka do ataku na zdobycz musi on zostać oswojony. Aby to zrobić, Alai Kazachowie wyruszają w góry w poszukiwaniu gniazd orłów. Z gniazda zabierają tylko pisklęta, ale muszą one być nie starsze niż 4 miesiące. Po tym wieku staje się praktycznie niemożliwe oswoić orła królewskiego. Ponadto myśliwi zazwyczaj wybierają samice, ponieważ są bardziej agresywne wobec zdobyczy i większe od samców. Alai Kazachowie spędzają dużo czasu z pisklęciem, aby się przyzwyczaiło do życia z ludźmi. Kiedy orzeł królewski zaczyna ufać i być posłuszny swojemu właścicielowi, zabierany jest na swoje pierwsze polowanie. Polowanie z orłami królewskimi zazwyczaj odbywa się zimą. Ofiarą orła są lisy, borowce, a czasami także zające. Podczas polowania Alai Kazachowie wyruszają na koniach na otwartą przestrzeń, niosąc orła królewskiego na ramieniu. Kiedy myśliwy zauważy zdobycz, próbuje ją zaskoczyć, a następnie uwalnia ptaka z ramienia. Orzeł królewski wznosi się wysoko w powietrze, a następnie nurkuje, by zaatakować swoją zdobycz. Niezwykle orły bardzo przywiązują się do swoich właścicieli i naprawdę lubią polować razem z ludźmi. Zazwyczaj ptaki żyją z myśliwymi nie dłużej niż 6-8 lat, po czym Kazachowie wypuszczają je z powrotem na wolność dla dalszego rozmnażania się. Warto zauważyć, że przeciętna długość życia orłów królewskich w naturze wynosi 30 lat, więc krótki okres, kiedy pomagają ludziom w polowaniu, nie wpływa na ich zdolność do kontynuowania linii genetycznej. Polowanie z orłami królewskimi wywodzi się z X wieku, kiedy to Kitani, lud koczowniczy z Mandżurii, zaczęli tę praktykę. Godne uznania jest to, że ich potomkowie starają się teraz zachować tę tradycję i przekazać jej niuanse następnemu pokoleniu.
Plemię Yali zamieszkuje odległe obszary wysokogórskie Papui Nowej Gwinei. Ci ludzie odrzucają cywilizację i rzadko mają kontakt ze światem zewnętrznym. Pierwsze spotkanie z papuasami Yali miało miejsce w 1988 roku, gdy doświadczony brytyjski odkrywca Benedict Allen wyruszył na niebezpieczną podróż przez gęste lasy prowincji East Sepik. Według Allena papuazi przywitali go demonstracją swojej siły i pełnymi energii tańcami. Prawie 30 lat później, w 2017 roku, odkrywca postanowił powtórzyć swoją wyprawę i ponownie wyruszył w poszukiwaniu Yali. Warto zauważyć, że Benedict Allen poświęcił praktycznie całe życie na badanie odległych i niebezpiecznych zakątków naszej planety. Przemierzył samotnie dzikie lasy Amazonii, przeszedł przez pustynie i stepy oraz pokonał niesamowite odległości pieszo w skrajnych warunkach Antarktyki. Przeżył także niebezpieczne sytuacje, między innymi gdy ledwie uniknął śmierci z rąk poszukiwaczy złota. Allen napisał książki o swoich przygodach. W wieku 57 lat nagle przypomniał sobie o Yali i postanowił odwiedzić ten niesamowity lud ponownie. Przed wylotem z Londynu w październiku 2017 roku opublikował na swojej stronie w mediach społecznościowych prośbę, aby nie szukać go, ponieważ zmierzał w miejsce, gdzie nikt nie mógłby go odnaleźć. Przez miesiąc nie było żadnych wiadomości o odkrywcy, ale w listopadzie został ostatecznie odnaleziony na jednym z opuszczonych lotnisk w Papui Nowej Gwinei. Według badacza Yali przyjęli go bardzo życzliwie. Pozwolili mu obserwować ich sposób życia i nawet przeprowadzili z nim rytuał przejścia w dorosłość. Dzięki odwadze brytyjskiego odkrywcy, świat dowiedział się, że Yali zajmują się polowaniem i zbieractwem, a czasami napadają na sąsiednie plemiona. Ich bronią są łuki i włócznie. Ten lud oddany jest swoim tradycjom, zwyczajom i wierze w duchy. Yali nie chcą częstych kontaktów ze światem zewnętrznym, ponieważ tylko w ten sposób mogą zachować swoją wyjątkowość. Himu, znani również jako Kuman, są papuaską grupą etniczną, składającą się z kilkudziesięciu różnych plemion. Ich główny obszar zamieszkania znajduje się w centrum administracyjnym Kundiawa, położonym w górskim regionie Papui Nowej Gwinei, na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Liczebność tego ludu wynosi około 250 tysięcy osób. W większości Chimbu stali się społecznymi plemionami, które nie aspirowały do rozwoju technologicznego, ale współpracują z światem zewnętrznym. Choć wśród nich są również bardziej prymitywne plemiona. Głównymi zajęciami Chimbu są rolnictwo, polowanie i hodowla zwierząt. Większość plemion uprawia ziemniaki i kawę, a także hoduje świnie, kurczaki i konie. Mniej rozwinięte plemiona nadal polują na różnych mieszkańców tropikalnych lasów. Kultura Chimbu jest znana z wielu unikalnych rytuałów i zwyczajów, głównie związanych z wygnaniem złych duchów i kultem pogrzebowym zmarłych. Na przykład jednym z najczęstszych rytuałów jest Bugla Dżent, odbywający się co 5 lat, podczas którego Chimbu zabijają tysiące świń. Pomimo swoich zwyczajów, wielu przedstawicieli tego ludu dzisiaj jest wyznawcami kościołów katolickiego i protestanckiego. Chimbu żyją według własnych tradycji, gdzie odrębny dom jest przeznaczony dla mężczyzn, wokół którego znajdują się małe siedziby dla ich żon i dzieci. Wcześniej małżeństwa wśród tych ludów były poligamiczne, ale ostatnio coraz częściej stają się monogamiczne, gdzie mężczyzna zawsze jest uważany za lidera rodziny. Ostatnio Chimbu stają się coraz bardziej otwarci społecznie, zaczynają współpracować z władzami lokalnymi i są przyjaźni wobec turystów na swoim terytorium. Kubo Indianie, zwani także plemieniem Desala, to rdzenna ludność Brazylii. Ci ludzie mieszkają w regionie Val do Javari w zachodniej części Amazonii. Członkowie tego plemienia należą do niewielu grup, które odrzucają kontakt z cywilizacją. Pierwsze spotkanie Kubo z przedstawicielami Agencji Ochrony Rdzennych Indian miało miejsce w 1972 roku. Warto wspomnieć, że to spotkanie zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ kilku badaczy zostało zabitych. Po tym incydencie nikt nie chciał ryzykować wchodzenia na terytorium tego plemienia.
Jednak w 1996 roku badacz Sidney Poelo i dziennikarz Paul Rafael zdołali nawiązać zaufane relacje z Indianami. Od tego czasu Kubo otrzymują niezbędne szczepienia i pewną pomoc od agencji. Niemniej jednak to nie sprawiło, że plemię stało się mniej agresywne wobec innych ludzi. Kubo regularnie zabijają wszystkich obcych, którzy wkraczają na ich terytorium. Ostatni incydent miał miejsce w 2020 roku, kiedy Indianie zabili trzech drwali, którzy nieświadomie natknęli się na nich. Głównymi zajęciami Kubo są polowanie na ptaki, dziki, pajęczaki i ryby. Czasami wykorzystują swoje umiejętności do zbierania ziaren. Podstawową bronią tego plemienia jest maczuga, ale do walki na odległość używają zatrutych strzał. Najczęściej wykorzystują je do ataków na ludzi, dlatego praktycznie niemożliwe jest określenie, gdzie znajdowali się Kubo w momencie ataku. Oprócz atakowania obcych, Desala często zabijają ludzi z innych sąsiednich społeczności i angażują się w wewnętrzne spory. Ostatnio doszło do skandalu wewnątrz plemienia, który podzielił je na dwie wrogie frakcje. Jak możesz się domyślić, Kubo nie są jedynie ludźmi, którzy odrzucają cywilizację dla zachowania swojej wyjątkowości. Ci Indianie są wyjątkowo agresywni, a przemoc to część ich codziennego życia. Mohen to grupa etniczna austronezyjska, która zamieszkuje Wyspy Andamańskie, zachodnie wybrzeże Tajlandii oraz archipelag Mergui w Mianmie. Liczebność tej grupy wynosi około 3000 osób. Mohen są ludem koczowniczym, składającym się z kilku plemion. Niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe. Te plemiona prawie nigdy nie stawiają stóp na lądzie, żyjąc na morzu na drewnianych łodziach zwanych kabang. Doskonale przystosowali się do tego środowiska, nauczyli się żeglować na ogromnych wodach morza, a ich ciała wydają się być doskonałe do połowu pod wodą. Mohen potrafią wytrzymać kilka minut pod wodą, nurkując, a naukowcy odkryli, że ich śledziona, znacznie większa niż u innych ludzi na Ziemi, pomaga im w tym przedsięwzięciu. Ponadto woda morska nie podrażnia ich oczu i błon śluzowych, co pozwala im wyraźnie widzieć pod wodą. Te cechy są naprawdę niesamowite. Według legend Mohen ich przodkowie kiedyś żyli na lądzie i byli poddanymi króla, którego córkę porwało morze. Król był tak zrozpaczony, że rozkazał wszystkim Mohenom wyruszyć na morze w poszukiwaniu jej i nie wracać bez księżniczki. Od tego czasu plemiona te wędrują po morzu w nadziei, że kiedyś odnajdą córkę króla. Naukowcy nie wierzą w taką historię po przeprowadzeniu badań DNA na Mohenach. Odkryli oni, że ludzie z tych plemion są potomkami Austronezyjczyków-Melanezyjczyków, którzy kiedyś zamieszkiwali archipelag Ri w Indonezji. Ten lud również prowadził koczowniczy tryb życia i zajmował się polowaniem i zbieractwem na lądzie. Jednak z czasem niektórzy z nich przenieśli się na morze, by połowić ryby. Dla Mohenów łodzie służą jako ich domy, gotują na nich jedzenie. W małych pomieszczeniach kładą dzieci spać, a oczywiście pływają po morzu. Rodzina pięcioosobowa może żyć na takiej łodzi. Życie na wodzie pełne jest niebezpieczeństw. Często znajdują się w epicentrum katastrof naturalnych i giną. Z tego powodu niektóre plemiona zrezygnowały z życia na morzu. Wszystkie te czynniki wpływają na liczbę koczowników na morzu i z czasem coraz mniej Mohenów przestrzega tradycji. Być może niewielu z Was słyszało o ludzie zwanym Nagami, choć ich historia jest bardzo interesująca. Nagowie żyją w gęstych dżunglach na północnym wschodzie Indii, na granicy z Mianmą. Należy zauważyć, że nie jest to małe plemię. Nagowie odnoszą się do całej grupy składającej się z 40 spokrewnionych plemion. Liczebność tej grupy etnicznej wynosi 2 miliony osób. Od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego Nagowie zajmują się polowaniem i rolnictwem. Łowcy tego ludu słyną ze swojej nieustraszoności i siły. W przeszłości mogli stawić czoło tygrysowi w pojedynkę i go pokonać. Obecnie Nagowie również rozwijają garncarstwo i kowalstwo. W rodzinach tych ludzi mężczyźni mają władzę, ale kobiety nie są traktowane jak niewolnice. Mają swoje prawa i obowiązki. Przede wszystkim zajmują się obowiązkami domowymi, wychowują i edukują swoje dzieci. Co ciekawe, dom rodzinny dziedziczy najstarszy syn po zawarciu małżeństwa, a rodzice opuszczają go i budują sobie nowy dom. Wydaje się, że prowadzą zwyczajne życie i nikomu nie szkodzą.
Jednak przez długi czas Nagowie byli nazywani łowcami głów. Faktem jest, że prawie do końca XX wieku przedstawiciele różnych społeczności toczyli niekończącą się wojnę między sobą. Przyczyną konfliktów były spory o terytorium. Kiedy wojownicy Nagów zabijali wroga, zabierali jego głowę jako trofeum. Im więcej głów zbierał wojownik, tym bardziej honorowym członkiem społeczności stawał się. Krwiożerczy wojownik mógł być rozpoznany po dużej liczbie tatuaży na swoim ciele. Hukci to mały, rdzenny lud Azji północno-wschodniej, z których większość obecnie mieszka w autonomicznym okręgu czukockim w Rosji. Liczebność ludności nie przekracza 16 tysięcy osób. Historia pochodzenia Hukczów pozostaje w dużej mierze nieznana. Wierzy się, że pojawili się w regionie czukockim w III wieku przed naszą erą. Od tego czasu ich sposób życia i kultura pozostały w dużej mierze niezmienione, z wyjątkiem wprowadzenia szkół i szpitali w niektórych osadach w XX wieku. Obecnie Chukchi są podzieleni na dwie grupy ze względu na swoje działania. Chukchi hodowcy reniferów zajmują się hodowlą reniferów, które stanowią dla nich nie tylko źródło mięsa i mleka, ale także służą jako środek transportu. Wybrzeżni Chukchi zajmują się polowaniem na zwierzęta morskie. Zimą i wiosną polują na foki i morsy, a latem i jesienią na morsy i wieloryby. Przez długi czas używali harpunów i włóczni do polowań, ale w końcu zdobyli broń palną, co znacząco uproszczało proces polowań. Chukchi mieszkają w domach zwanych jurami, które są wielobocznymi namiotami pokrytymi skórami reniferów. Jurta jest owinięta pasami, do których na zewnątrz przymocowane są kamienie. Taka konstrukcja dobrze znosi silne wiatry. Wewnątrz jurt podzielona jest na ogrzewaną przestrzeń życiową, zwana jurtem, oraz część przed nią zwana czagan, w której rozpalany jest ogień. Przestrzeń życiowa jurty jest bardzo ciepła, a Chukchi przebywają tam w lekkim ubraniu. Mimo że Chukchi nie odrzucają cywilizacji i współpracują z zewnętrznym światem, pozostają lojalni wobec swoich tradycji i zwyczajów. W prowincji Chimbu w Papui Nowej Gwinei żyje niezwykłe plemię o zadziwiających zwyczajach. Podczas obrzędów usuwania złych duchów papuasi malują swoje ciała na czarno, a następnie nakładają białą farbę, aby przedstawić ludzki szkielet. W ten sposób udają zmarłe osoby i są zdolni do komunikacji ze duchami i wypędzania ich ze wsi. W obrzędzie tym uczestniczą wyłącznie mężczyźni, od małych chłopców po starszych mężczyzn, a kobiety mają zakaz wykonywania takich rytuałów. Do lat 30. XX wieku plemię Chimbu było izolowane od świata zewnętrznego i cywilizacji. Byli wrogami innych plemion i często ich atakowali. Pomimo tego, gdy naukowcy rozpoczęli badania na ich terytorium, papuasi zgodzili się nawiązać kontakt, co pozwoliło dowiedzieć się więcej o ich zwyczajach i życiu ogólnie. Dziś plemię Chimbu nadal żyje według swoich własnych tradycji. Zajmują się polowaniem, rolnictwem i zbieractwem. Owoce, jagody i mięso stanowią podstawę ich diety. Najcięższą pracę w społeczności zazwyczaj wykonują kobiety, podczas gdy mężczyźni zajmują się polowaniem lub uczestniczą w rytuałach. Plemię szybko zrozumiało, że turyści przynoszą więcej korzyści niż szkód, więc są skłonni pokazać swoją osadę w zamian za przydatne i smaczne prezenty. Dziwnym trafem interakcja ze światem zewnętrznym pozytywnie wpłynęła na postawę plemienia wobec innych sąsiednich społeczności. Ludzie szkielety zaprzestali swoich ataków i teraz prowadzą spokojne życie, zachowując jednocześnie swoją unikalność. Strażnicy są jednym z niewielu plemion, które nadal całkowicie odrzucają kontakt ze światem zewnętrznym. Co więcej, nie tylko nie chcą współdziałać z cywilizacją, ale są gotowi zabić każdego, kto wkroczy na ich terytorium. Strażnicy żyją na wyspie północnej Sentinel w archipelagu Andamanów w Zatoce Bengalskiej. Ta wyspa znana jest ze swoich nieprzebytych lasów tropikalnych, zapewniających całkowite bezpieczeństwo dla tubylców. Dokładna liczba strażników jest nieznana. Szacuje się, że pozostało między 15 a 40 osób. Pomimo swojej niewielkiej liczby, ludzie tego plemienia żyją na wyspie od bardzo długiego czasu. Naukowcy uważają, że strażnicy są potomkami pierwszych prymitywnych osadników z Afryki. Według nich przodkowie tych ludzi
osiedlili się na wyspie około 30 tysięcy lat temu. Tryb życia i kultura strażników są prawie całkowicie niezbadane, ponieważ odrzucają jakikolwiek kontakt z obcymi. Wiadomo dzisiaj, że prowadzą koczowniczy tryb życia myśliwych i zbieraczy. Używają ognia, potrafią budować prymitywne łodzie do połowu ryb i mięczaków, a także tworzyć proste bronie, takie jak włócznie i łuki. Ponadto korzystają z metalu znalezionego w pobliżu brzegów wyspy, który tam trafił po kilku katastrofach morskich. Oczywiście taki starożytny lud od dawna przyciągał uwagę naukowców. Badacze próbowali różnych sposobów, aby nawiązać kontakt. Najczęściej oferowano różne prezenty. Narzędzia, mięso domowych zwierząt, świeże owoce i warzywa, a nawet biżuterię. Strażnicy byli ostrożni wobec prezentów i przyjmowali je tylko wtedy, gdy nie było obcych w pobliżu. Na widok badaczy natychmiast zaczynali ich atakować swoimi łukami. Co ciekawe, tubylcy nawet próbowali strzelać strzałami do helikoptera przelatującego nad ich wyspą pod tsunami w 2004 roku. Faktycznie doszło do wielu zabójstw osób próbujących zbliżyć się do wyspy północnej Sentinel. Ostatnią osobą zabitą przez strażników był 26-letni amerykański misjonarz John Allen Chow. Próbował on nawiązać kontakt z tubylcami dwa razy i ostatecznie został postrzelony strzałą. Rząd Indii nie ingeruje w życie tych ludzi i kategorycznie zabrania każdemu wizytowania wyspy. Powód tego jest jasny dla wszystkich. Wielu ludzi wierzy, że przedstawiciele wielkiej cywilizacji Inków dawno zniknęli z powierzchni Ziemi. Jednak nie jest to prawda. Ich potomkowie nadal mieszkają w jednym z najbardziej odległych obszarów Andy w Peru. Lud ten znany jest jako Quero. Obecnie Quero uważani są za zagrożoną grupę etniczną. Ich populacja nie przekracza 600 osób. Oczywiście obecnie są dalecy od wielkości swoich przodków. Pod koniec lat 80. byli poddawani prześladowaniom i zniszczeniom, co zmusiło ich do wycofania się głęboko w gęste lasy tropikalne. Pomimo oddalenia od cywilizacji, Quero budują dla siebie domy i hodują zwierzęta, zwłaszcza alpaki. Nie odmawiają także pomocy rządowi peruwiańskiemu, który zapewnia im wodę pitną i niektóre artykuły gospodarstwa domowego. Chociaż Quero nie odrzucają kontaktów z cywilizacją, dążą do zachowania swoich zwyczajów, kultury i tożsamości. Ci ludzie nie mają określonej religii, ale uważają się za bardzo duchowych. Niektórzy członkowie tej grupy przyjęli chrześcijaństwo po przybyciu misjonarzy. Ich przywódcy duchowi są nazywani kapłanami i nie praktykują żadnych pogańskich rytuałów. Przez długi czas Quero pozostawali nieznanym ludem. Jednak w 1949 roku naukowiec Oscar Nunes, badając dziewicze lasy Andy, usłyszał głosy ludzi mówiących w języku podobnym do tego używanego przez Inków. Był bardzo zaskoczony i próbował nawiązać kontakt z tymi ludźmi. Ku jego zdziwieniu nie byli oni wrogami i ujawnili, że niektórym z Inków udało się przeżyć, ukrywając się w gęstych lasach i na wysoko położonych obszarach, tworząc w końcu plemię Quero. Oczywiście mogliby ogłosić się za potomków Inków, zachowując ich kulturę, język i zwyczaje. Jednakże wybrali pozostanie odłączeni od tego świata, aby kontynuować rodowód jednego z największych imperiów, mieszkając w Peru. Mosuo to mała, ale wyjątkowa i niezwykła grupa etniczna, należąca do ludu Nai w Chinach. Zamieszkują oni okolice jeziora Lugu w Himalajach, blisko granicy z Tybetem. Liczebność Mosuo wynosi około 57 tysięcy osób. Mosuo wyróżniają się swoją kulturą, obyczajami i tradycyjnymi strojami. Jednym z najważniejszych wydarzeń w ich życiu jest uroczystość przejścia w dorosłość, która następuje w wieku 13 lat. Do tego wieku dzieci obu płci noszą te same ubrania, a po osiągnięciu dorosłości dziewczęta otrzymują spódnice, a chłopcy spodnie. Kluczową cechą społeczeństwa Mosuo jest ich system matrylinearnej organizacji społecznej. Kobiety sprawują władzę w rodzinie, a dziedziczenie przechodzi przez linię żeńską. Ponadto Mosuo praktykują tak zwane wędrne małżeństwa, co oznacza, że mąż odwiedza swoją żonę tylko w nocy, a resztę czasu spędza w swoim domu. Z tego powodu dzieci rzadko znają swoich ojców.
Jednakże lokalne kobiety faworyzują ten zwyczaj, ponieważ pozwala im to na utrzymanie relacji z wieloma partnerami. Wierzą, że takie swobodne relacje eliminują zazdrość i ciągłe kłótnie domowe. Stroje Mosuo są imponujące. Jak można zauważyć, dziewczęta i kobiety noszą sukienki, jakby przybyły do nas z odległej przeszłości, ale taki jest zwyczaj wśród tych kobiet, co trzeba zauważyć, wygląda bardzo atrakcyjnie. Religia również odgrywa ważną rolę w życiu Mosuo. Ich wiara łączy elementy religii Bon i buddyzmu tybetańskiego. Pierwotnie Mosuo wyznawali tylko religię Bon, która opiera się na wierze w duchy, kult przodków i czczenie bogini matki. Z czasem buddyzm również stał się częścią ich wiary. Obecnie tereny, na których żyją Mosuo, stały się atrakcyjnym miejscem dla turystów, a tam, gdzie pojawia się turystyka, często pojawiają się wygody cywilizacji. Taka sytuacja bardzo niepokoi starszych ludzi, ponieważ obawiają się o zachowanie swojej wyjątkowości i kultury. Surma to grupa etniczna, która głównie mieszka w Etiopii, z niewielkim udziałem ich osiedli znajdujących się w Sudanie Południowym. Suma jest podzielona na trzy plemiona – Turga, Shai i Bada. Jednak ich obyczaje i zasady są praktycznie takie same. Ci ludzie zajmują się hodowlą bydła i rolnictwem. Wszyscy Surma odrzucają cywilizację i dążą do zachowania swojej wyjątkowości. Z tego powodu często doświadczają presji ze strony rządów Etiopii i Sudanu Południowego, które próbują wprowadzić cywilizację do ich społeczeństwa. Czasami taka presja prowadzi do zabójstw członków Surma. Warto zauważyć, że Surma nie są wrogo nastawieni do innych ludzi i czasami pozwalają na wizyty na ich terytoriach. Jednak wciąż zachowują większość swoich zwyczajów i rytuałów w tajemnicy. Przedstawiciele wszystkich trzech plemion przywiązują dużą wagę do swojego wyglądu. Ozdabiają swoje ciała bliznami, kwiatowymi wiankami i malowidłami na ciele. Tradycyjne ozdoby kobiet Surma, takie jak ogromna liczba pierścieni w uszach i nosie, a zwłaszcza płytka wargowa, gliniana tarcza o ogromnej średnicy, zadziwiają ludzi z całego świata najbardziej. Procedura założenia płytki jest podobna do prawdziwej tortury. Dziewczęta tracą dwa dolne zęby. W ich dolnej wardze wykonuje się otwór, a następnie stopniowo rozciąga się go, zwiększając średnicę tarczy. Wierzy się, że im większa średnica tarczy, tym piękniejsza dziewczyna i tym więcej bydła otrzyma jej przyszły mąż od jej ojca. Dla nas to brzmi przerażająco, ale dziewczęta Surma dobrowolnie poddają się tej procedurze, aby stać się bardziej atrakcyjnymi dla swojego etnicznego grona. Ciało jest dla tej grupy etnicznej rodzajem płótna, której właściciel może ozdabiać jak prawdziwy artysta. Dlatego każdy z nich wygląda wyjątkowo i jest dumny ze swojego piękna.